Witam Państwa wszystkich, nazywam się Maja Smółko, jestem nutriterapeutą i kosmetologiem i dzisiaj na zaproszenie Estgen oraz Nuterzia Polska chciałabym Państwu powiedzieć kilka słów na temat mikroodżywiania oraz koncepcji aktywnego odżywiania komórkowego. Na początek kilka słów takich podstawowych, historycznych. Prekursorką mikroodżywiania na świecie była dr Kusmin, która była rosyjską lekarką, badaczką, która w latach 40. ubiegłego wieku Zwróciła szczególną uwagę na wzrost zapadalności na choroby nowotworowe. Pani doktor postanowiła wykonać różnego rodzaju badania pod kątem właśnie tej choroby i przeprowadzała badania na myszach, udowadniając, że żywienie, prawidłowe żywienie może spowodować spadek zachorowalności myszy na nowotwory. Pani doktor prowadziła wiele badań, to jej między innymi zawdzięczamy Stosowanie dzisiaj olejów z pierwszego tłoczenia na zimno, to ona też jako pierwsza mówiła o witaminie F, czyli dzisiaj tak dobrze znanych nam kwasach tłuszczowych, kwasie alfa-linolenowym, linolenowym i arachidonowym. Wówczas odkrycia pani doktor jeszcze nie spotkały się z tak spektakularnym zainteresowaniem. Trzeba było na to chwileczkę poczekać. To nastąpiło oficjalnie jako, jako nauka mikroodżywianie. Zrodziło się dopiero w 1997 roku i trzy lata później powstał pierwszy kierunek na Akademii Medycznej właśnie z mikroodżywiania. Samo pojawienie się mikroodżywiania było taką odpowiedzią na transformację żywieniową, którą żeśmy przeszli na, ostatnim, na przestrzeni ostatnich 100 lat. Ta transformacja wiązała się z westernizacją naszego pożywienia i przede wszystkim też zmianą gęstości mikroodżywczej, czyli takiej zawartości składników odżywczych i mikroodżywczych w stosunku do wartości do ładunku energetycznego pożywienia. My w bardzo krótkim czasie jako społeczeństwo przeszliśmy z, z takiej monotonnej diety, ale bogatej w błonnik, w żywność masowej produkcji, bardzo taką mocno przetworzoną, bardziej zróżnicowaną, ale jednocześnie bardziej ubogą w błonnik, w mniejszą ilość witamin, w większą ilość zasyconych kwasów tłuszczowych i też większą ilość tłuszczy. Ta nasza uprzemysłowiona dieta dzisiaj też zawiera o wiele bardziej większą ilość toksyn, różnego rodzaju dodatków spożywczych, czyli takich związków, które niestety dzisiaj mają w dużej mierze też jakby nie służą organizmowi i mogą mieć takie działanie też. Wpływające na nasz układ endokrynny. Poza tym, w konsekwencji tych naszych zmian żywieniowych nastąpiła, nastąpił bardzo znaczny wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne. Jednocześnie, w tym samym czasie znacząco wydłużyła się długość naszego życia. My dzisiaj, przez to, że żyjemy znacznie dłużej, oczywiście nie znaczy to, że wydłużyło nam się dzieciństwo czy też okres do Wydłużyła nam się starość. I dziś, w kontekście ilości zapadalności na um, choroby cywilizacyjne i długości życia, dziś współczesna medycyna ma ogromne wyzwanie, jak sprawić, by e, ludzkość mogła tą tę długowieczność, e, ten dłuższy okres życia, przeżyć w jak najlepszej e, formie. E, postulaty mikroodżywiania są bardzo proste. Jednocześnie bardzo, bardzo zasadne. Pierwszy postulat jest taki, że wszyscy jesteśmy wyjątkowi. My nie mamy takich samych potrzeb w zakresie odżywiania, nie mamy takich samych potrzeb w zakresie metabolizmu, mamy różne organizmy. W zależności też od osobowości i naszej historii żywimy się zupełnie inaczej. My też nasze. Pożywienie, nawet jeśli jest zbilansowane i różnorodne, ono niekoniecznie musi dostarczać odpowiednią ilość składników odżywczych. I ostatni postulat mikroodżywiania dotyczy tego, że każda konsultacja z mikroodżywiania powinna brać pod uwagę zdrowie jednostki. Mikroodżywianie to nauka, która jest ściśle ukierunkowana na składniki mikroodżywcze z naszego pożywienia, dlatego, jest to, dlatego ona się bardzo przygląda relacjom pomiędzy tym, co spożywamy, a, to, a jak, jak na to reagują nasze, nasze komórki, nasz organizm. I dzięki tej obserwacji mikroodżywianie widzi takie trzy związki. Pierwszy związek to jest związek zależny od ilości. To jest związek linearny, który tak naprawdę mówi o tym, że im więcej jemy, mniej się ruszamy, tym bardziej um, jesteśmy otyli. Drugi związek to jest związek zależny od jakości, czyli od tej jakości, e, gęstości mikroodżywczej pożywienia. Im mniejsza gęstość mikroodżywcza, tym bardziej narażeni jesteśmy na, na choroby, różnego rodzaju choroby, w tym choroby cywilizacyjne. I trzeci związek to jest związek, który dotyczy słabych ogniw. Pomiędzy naszym pożywieniem a naszymi komórkami istnieją tak zwane słabe ogniwa, których, które mogą modyfikować wpływ pożywienia na nasze, na nasze zdrowie. I właśnie na tych słabych ogniwach najbardziej skupia się mikroodżywianie. A te słabe ogniwa są tak naprawdę według mikroodżywiania cztery. Najważniejsze, pierwsze i podstawowe to jest słabe ogniwo, czyli jelita. Mówiąc o jelitach, tutaj skupiamy się na trzech bardzo ważnych elementach. Pierwszy element to jest błona śluzowa i śluz. To jest, to jest największa powierzchnia wymiany ze światem zewnętrznym. My mówimy tutaj o 300 metrach kwadratowych powierzchni wymiany. To, to jest taka powierzchnia, którą moglibyśmy porównać do wielkości kortu tenisowego. Wydaje się to absurdalnie ogromną powierzchnią, ale jest to możliwe w naszym organizmie dzięki temu, że w jelicie mamy liczne wypustki i kosmki jelitowe, które w ten sposób bardzo zwiększają powierzchnię, powierzchnię, nasze, powierzchnię wchłaniania. My tutaj mówimy w kontekście, w, kontekście, w kontekście błony śluzowej mówimy o pojedynczej warstwie komórek, gdzie możemy sobie to porównać, na przykład warstwa rogowa skóry ma nawet do 16, a tu mamy tylko jedną pojedynczą warstwę komórek i to bardzo, bardzo cieniusieńką, bo mówimy tutaj o wielkości od 25 do 30 tysięcznych milimetra. To jest warstwa, która jest niezwykle czuła i która jest na stałe związana z enterycznym układem nerwowym przez ponad 100 milionów neuronów. Tutaj, z racji na to, że jest to pojedyncza warstwa komórek, jak możemy się domyśleć, bardzo łatwo jest, by tą, by tą warstwę w jakiś sposób rozszczelnić. Z tej perspektywy. Bardzo ważne są tutaj połączenia tzw. Tak tight junctions, które gwarantują nam taką integralność błony komórkowej i w ten sposób uniemożliwiają przepuszczanie przez tą błonę cząsteczek niestrawionych pokarmowych, które w momencie, kiedy by się dostały do naszego krwiobiegu, mogą, być, mogą mieć taki charakter toksyczny dla naszego, dla naszego organizmu. I skoro tutaj jest to, ta błona jelitowa jest największą powierzchnią wymiany ze światem zewnętrznym, to rodzi się oczywiście konieczność obecności takiego wyspecjalizowanych komórek limfoidalnych. I w tym kontekście mówimy tutaj o jelitowym układzie immunologicznym, czyli układzie tak zwanej tkance GALT, która jest stymulowana przez samą mikrobiotę jelitową. To jest tkanka, która zawiera tyle samo komórek odpornościowych, co wszystkie pozostałe organy w, w ciele człowieka, czyli mówimy tutaj o grasicy, o śledzionie, o szpiku kostnym, o krwi i także węzłach chłonnych. GALT ma taką funkcję, jakby on Galt utrzymuje taki stan pokoju względem po pierwsze antygenów, które pochodzą z pożywienia, ale także pokój utrzymuje względem naszych tych jelitowych komensali, czyli naszej mikrobioty jelitowej, która jest trzecim elementem, którą bierzemy pod uwagę, zwracając uwagę na słabe ogniwo, jakim, jest, jakim są jelita. Sama mikrobiota jelitowa niegdyś była określana takim mianem takiego zapomnianego organu. Dzisiaj na szczęście rozumiemy już, jak ważna jest jej rola, stąd nad mikrobiotą jelitową prowadzi się bardzo wiele badań naukowych. My mówiąc o mikrobiocie jelitowej, mówimy o miriadzie komórek o wadze 2 kg w naszym organizmie, które podtrzymują złożoną symbiozę ludzkiego organizmu. Największe zagęszczenie drobnoustrojów w organizmie człowieka znajduje się właśnie w jelicie grubym. Ta mikrobiota dla człowieka jest niezwykle ważna, my zawdzięczamy jej bardzo dużo licznych funkcji, w tym produkcję energii, w tym syntezę bardzo ważną witamin, rozwój śluzówki jelitowej, także recycling wszystkiego, co pozostaje z cząstek pokarmowych niestrawionych. Ona też pełni bardzo ważną rolę w neuromodulacji i w samej jakby pracy układu immunologicznego całego organizmu. Tu kolejnym ważnym elementem, który bierze pod uwagę mikroodżywianie jest komunikacja komórkowa. My wiemy, że wszystkie komórki w ciele człowieka muszą się ze sobą komunikować. Dzięki temu, dzięki temu jest, prawidł... jest szansa na utrzymanie prawidłowej równowagi w organizmie. To ważnym bardzo tutaj elementem, by ta komunikacja przebiegała prawidłowo, jest tak naprawdę płynność błon komórkowych dwuwarstwy fosfolipidowej. Tutaj bardzo ważne jest to, że ta płynność błon komórkowych pozwala na prawidłowe mocowanie i transport białek oraz taką wymianę międzykomórkową, przede wszystkim chociażby taką podstawową, jak wymiana w zakresie sodu, potasu czy wody. Z punktu widzenia pracy płynności błon komórkowych bardzo ważne są kwasy tłuszczowe, nienasycone kwasy tłuszczowe. Mówimy tutaj głównie o kwasach z grupy omega-3, ale także omega-6. Ich wzajemna relacja i stosunek w ludzkim organizmie decydują o tym, czy ta płynność tych błon komórkowych jest zachowana, czy też nie. I w kontekście płynności tych błon komórkowych, a także prawidłowego stosunku kwasów omega-6 i omega-3 w organizmie, bardzo ważne są dwa enzymy. Enzymy delta-5 i 6 desaturaza, a także elongaza. I tutaj enzymy, by mogły prawidłowo funkcjonować, one do swojej pracy. Potrzebują katalizatorów i kofaktorów, na przykład cynku czy też miedzi. Enzymy, poza tym, że potrzebują kofaktorów i katalizatorów, są też pod jakby ciągłym wpływem naszego zewnętrznego środowiska, naszego stylu odżywiania. One też są, ich praca maleje wraz z wiekiem. Także nadmiar kwasów nasyconych w diecie będzie modyfikować ich, ich, ich pracę. Kolejną rzeczą, która jest tu dosyć ważna z punktu widzenia płynności błon, to jest to, że szlak metaboliczny kwasów omega-6 w organizmie no tak się dzieje, że jest traktowany dosyć priorytetowo, więc wystarczy, że w diecie mamy nadmiar kwasów omega-6. Omega 6 w stosunku do omega 3, i już ten szlak kwasów omega 3 będzie trochę zaniedbany i, i taki zapomniany. Innym ważnym elementem jest to, że taka naturalna, nasza fizjologiczna konwersja kwasów tłuszczowych omega 3 jest fizjologicznie dosyć niska. My tutaj mówimy o konwersji z prekursora, czyli z kwasu alfa linolowego do, do kwasu DHA na poziomie od 1 do 10%. A z DHA, do tego ostatniego kwasu w łańcuchu, czyli EPA, mówimy już tylko od 0,5 do 5%. Do 5%. Ważne jest też to, że ten niedobór tych kwasów tłuszczowych, ta nieprawidłowa płynność błon komórkowych, to przede wszystkim jest, to jest przede wszystkim element, który jest bardzo widoczny we wszelkiego rodzaju stanach zapalnych. Tutaj zawdzięczamy kwasom tłuszczowym nie, wielonienasyconym z grupy omega 6 i omega 3, zawdzięczamy produkcję związków takich prostaglandyn przeciw i prozapalnych. Które utrzymują równowagę w całym e, organizmie. I ostatnia rzecz, która jest bardzo ważna z punktu widzenia kwasów tłuszczowych, to jest właśnie to, że one z racji na swoją budowę mają bardzo, są bardzo wrażliwe przez swoje podwójne wiązania, wrażliwe na utlenianie. I teraz, kiedy myślimy o procesach utleniania, to z automatą myślimy o kolejnym słabym ogniwie mikroodżywiania, czyli o obronie antyoksydacyjnej. Wiemy, że obrona antyoksydacyjna przede wszystkim dotyczy, ona jakby jest adresowana w stosunku do wolnych rodników. Nam wolne rodniki w organizmie są potrzebne, my chcemy je mieć, ale oczywiście pod kontrolą. I teraz tą kontrolę zapewniają nam dwie linie obrony. Pierwsza linia obrony to jest ta linia obrony endogenna, nasza własna. Mówimy tutaj o enzymach antyoksydacyjnych. A druga linia obrony to jest linia obrony egzogenna, która jest związana z naszym pożywieniem, czyli z tymi wszystkimi cząsteczkami antyoksydacyjnymi, które dostarczamy wraz z posiłkiem. Wolne rodniki są, mają oczywiście ważną funkcję w organizmie, ale jeśli są jakby, działają trochę pozbawione kontroli, mogą być bardzo dla organizmu niebezpieczne. One przede wszystkim będą nam utleniać struktury, struktury lipo, fosfo, fosfolipidowe, struktury lipidowe, będą też uszkadzać struktury białkowe, takie jak na przykład kolagen, jak elastyna, jak kwas hialuronowy, będą też działać na struktury białkowe dotyczące naszego DNA, na nasze kwasy nukleinowe, a także na mRNA i oczywiście wszelkiego rodzaju białka i enzymy, które są w naszym, w naszym organizmie. Enzymy do swojej pracy, e, wymagają kofaktorów enzymatycznych, kofaktorów reakcji enzymatycznych. I tutaj na przykład jednym z enzymów bardzo ważnych w ludzkim organizmie jest odkryta bodajże w 1976 roku albo 72 dysmutaza ponadtlenkowa, która tutaj mamy dwie takie dysmutazy. Jedna to jest dysmutaza cytoplazmatyczna i ona jako kofaktor potrzebuje do pracy miedzi i cynku, druga z kolei, druga, drugi rodzaj typ dysmutazy ponadtlenkowej to jest dysmutaza mitochondrialna, która już jakby działa wewnątrz komórki w samym mitochondrium i ona do swojej pracy prawidłowej wymaga odpowiedniej ilości manganu. Tutaj, oprócz niedoborów tych kofaktorów enzymatycznych, mogą też wystąpić takie problemy jak polimorfizm, ewentualnie czy też mutacje genów tych, tych enzymów. Wówczas, na przykład, osoba, która ma, ma polimorfizm genu dysmutazy drugiej, czyli tej dysmutazy mitochondrialnej, to będzie taka osoba, która na przykład będzie się gorzej, gorzej regenerować po dużym wysiłku fizycznym i tak też ten wysiłek fizyczny będzie. Przyspieszać procesy starzenia. Więc jeśli na przykład taki klient trafia do gabinetu kosmetologicznego, który um, i, i deklaruje w wywiadzie, że uprawia um, bardzo dużo sportów i ma oznaki przedwczesnego starzenia, to my już też będziemy, mając taką wiedzę, będziemy mogli lepiej adresować um, zabiegi dla tego klienta w oparciu właśnie o to, żeby zmniejszać te skutki tego stresu oksydacyjnego. Oczywiście taką, 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 taką mutację tego genu potwierdza się w badaniach, ale jest to już pewien jakiś wskaźnik, jeżeli faktycznie są te procesy starzenia jakby takie mocno przyspieszone i nieadekwatne do wieku. Kolejną, tak kolejnym słabym ogniwem, które bierze pod uwagę mikroodżywianie, to jest praca mózgu. Nasz organizm jest pod ciągłym wpływem pracy hormonów hormonów produkowanych z prekursorów, z enzymów, minerałów i witamin dostarczanych skąd właśnie z, naszym, z naszego pożywienia. Więc możemy się domyśleć tutaj, że zła dieta oznacza tak naprawdę złą pracę mózgu. Tutaj z punktu widzenia Pracy mózgu bardzo ważne będą oczywiście kwasy tłuszczowe, także fosfolipidy, białka, oligoelementy, witaminy i minerały. Ich niedobór w diecie skutkuje nie tylko słabą regulacją neuroprzekaźników, ale także słabym przekazywaniem informacji w układzie nerwowym. I tutaj, kiedy mówimy o układzie nerwowym, bardzo ważnym elementem, o którym nie mówi mikroodżywianie, ale o którym ja chciałabym wspomnieć w kontekście mikroodżywiania, jest nasz układ nerwowy, nerw błędny, tak zwany nerwy wędrowca, który stanowi taką neuronalną autostradę od naszych narządów wewnętrznych, idącą od narządów wewnętrznych do mózgu. Tutaj, w tym kierunku od narządów do mózgu przebiega aż 80% informacji, w w kierunku, czyli od mózgu do narządów już tylko 20. Cała ta wymiana informacji oczywiście odbywa się bez naszej, bez naszej świadomości, nawet ostatnio widziałam takie określenie, porównanie nerwu błędnego do takiego naszego wewnętrznego pegazusa zainstalowanego na naszych narządach wewnętrznych. Praca nerwu błędnego jest, jest bardzo istotna, z racji na to, że nerw błędny kontroluje nasz nastrój i bierze w udział odpowiedzi immunologicznej. I te właściwości immunomodulujące układu nerwu błędnego. Mają ogromne znaczenie w wygaszaniu wszelkich stanów zapalnych w organizmie, co ma też oczywiście znaczenie ogromne dla e, pracy, pracy mózgu. My tutaj dbając o ten tonus tego nerwu, e, nerwu błędnego, my dbamy o lepsze samopoczucie i fizyczne, i psychiczne, a wiemy, że stres to też jest stan, który powoduje zwiększone zapotrzebowanie na e, składniki e, odżywcze. I w kontekście pracy, jakby z samym nerwem błędnym, oczywiście warto tutaj e, e, pracować z fizjoterapeutą, ale samo mikroodżywianie też na ten, mikro, na ten nerw błędny może, może mieć wpływ. E, I to są główne słabe ogniwa, e, słabe ogniwa mikroodżywiania. E, tutaj, by troszeczkę pójść jeszcze dalej, rozwijając tą, tą koncepcję i tą naukę, e, powstała koncepcja aktywnego odżywiania komórkowego. Um, jej autorem jest dr Claude Lagarde. To jest doktor biologii medycznej i farmacji, twórca właśnie tej koncepcji i jednocześnie twórca um, laboratorium um, Nuterzia. Um, on um, odniósł się w swojej koncepcji aktywnego odżywiania komórkowego do niezwykle ważnych właściwości autoregeneracyjnych komórki, co sam zresztą nazywa układem, układem naprawczym. Według Kloda leczenie powinno przede wszystkim skupiać się na właśnie na podtrzymaniu tych prawidłowych możliwości autoregeneracyjnych komórki. I dr Claude mówi o tak naprawdę czterech elementach, które, które sprzyjają temu, by ten układ naprawczy działał prawidłowo. Pierwsza rzecz to jest, to jest odtrucie organizmu. My mówimy tutaj o fazie eliminacji wszelkiego rodzaju toksyn i zanieczyszczeń z organizmu. Um, drugą fazą bardzo ważną, jest faza po tym odtruciu, jest faza takiego prawidłowego odżywienia komórek, czyli takiej odbudowy, tak, żeby te komórki dostały wszystkie niezbędne mikro i makro, e, mikroelementy do swojej pracy. Kolejny aspekt, o którym mówi dr Klot, to jest przede wszystkim analiza czynników sprzyjających zdrowiu, czyli to, w jakim środowisku my żyjemy, co nam nie sprzyja, a co będzie nam sprzyjać i jak możemy wyśrubować, ewentualnie poprawić te nasze, e, nasze Nasze środowisko, żeby nam naszym komórkom i dla naszego organizmu było bardziej przyjazne. I, I ostatnia rzecz, <laughs> to jest kontrola e, tych wspomnianych wcześniej słabych ogniw, o których mówi e, mikroodżywianie. E, Doktor Klot przez, przez lata e, swojej pracy trochę uporządkował tą wiedzę dotyczącą mikroodżywiania i, e, chcąc ułatwić pracę specjalistom, stworzył taki specjalny program komputerowy, który nazywa się Jomet e, I ten program, poza tym, że odnosi się do tych słabych ogniw, ogniw e, mikro odżywiania on także odnosi się do kilku a dokładnie czterech, dodatkowych stref, na które warto zwrócić uwagę w, jeśli się patrzy na zdrowie organizmu. Pierwszą strefą to jest też taka, oprócz oczywiście tak jak wspomniałam tych stref słabych, słabych ogniw, to mamy też strefę neurodystoniczną, czyli to jest taka strefa, która jest związana z zaburzeniami pracy mózgu, ale też to będą takie objawy jak przewlekłe zmęczenie, jak depresja, jak stres nadmierny, jak lęki, jak nadmierne nerwowości, Nieumiejętność radzenia sobie z, z problemami życia codziennego. Drugą strefą będzie strefa hip, hiper, hipoglikamiczna. Ona dotyczy tutaj tego, jak organizm radzi sobie z. Z węglowodanami. Ona jest związana z ryzykiem wystąpienia nadwagi i także wystąpienia cukrzycy. Kolejną strefą jest strefa zakwaszona, zdemineralizowana. My tutaj mówimy o takich objawach jak demineralizacja kości, jak nadmierna taka wrażliwość mięśni i ścięgien, także przedwcześnie pojawiająca się osteoporoza, czy na przykład podrażnienie śluzówek. I ostatnia strefa, którą bierze pod uwagę Jomet, to jest strefa zatruta. My tutaj mówimy o niej w kontekście przede wszystkim wszelkiego rodzaju zaburzeń endokrynnych, także naczyniowych i metabolicznych. I tak podsumowując tą, tą wiedzę w zakresie tego, co Państwu powiedziałam o mikroodżywianiu i o koncepcji NCA, to są... To są oba kierunki, ściśle obie nauki, oba koncepty ściśle ukierunkowane na składniki mikroodżywcze. Pozyskiwane z naszego pożywienia. Więc jest, są to, jest to nauka, która jest zaangażowana we wszystkie dziedziny leczenia i profilaktyki zdrowia, w tym także w kosmetologię. A wiemy dzisiaj, że kosmetolog to trochę taki, bym powiedziała, zawód e, zaufania publicznego. Klienci, którzy przychodzą do e, gabinetu, bardzo często dzielą się z nami swoimi e, informacjami na temat stanu zdrowia i przede wszystkim też po, po, powierzają nam w pełnym zaufaniu swój wygląd. My korzystając z zasobów mikroodżywiania i koncepcji aktywnego odżywiania komórkowego w pracy kosmetologa, mamy szansę tak naprawdę na wyłapanie takich przedklinicznych stanów, subklinicznych stanów i jeśli jest taka potrzeba, to skierować taką, taką osobę do lekarza. I jak tak naprawdę takie mikroodżywianie i tą koncepcję aktywnego odżywiania komórkowego może w praktyce wykorzystać w gabinecie kosmetolog? No, załóżmy, że jest konsultacja, na której klient wykonuje, jakby wykonuje wypełnia ankietę w programie IOMED. Ta ankieta pokazuje nam, Wszelkiego rodzaju te słabe ogniwa i te, i te słabe tereny, o których wspomniałam. I na przykład, załóżmy, że mamy taką sytuację, że wychodzi nam ankieta z podwyższonym, z zaburzeniami w obronie antyoksydacyjnej i my na przykład wiedząc, że taka osoba ma słabą obronę antyoksydacyjną, a przyszła do nas do gabinetu z przebarwieniami, to już nie zdecydujemy się na zastosowanie silnych laserów na usuwanie przebarwień, bo może. Możemy takiej osobie po prostu zwiększyć jeszcze wystąpienie tych przebarwień, przez to, że ta obrona antyoksydacyjna po prostu nie będzie w stanie sobie z tak silnym stresem poradzić. Poza tym mając na przykład osobę, która ma w biomecie, wyjdzie hipoglikemia reakcyjna, czyli te zaburzenia związane z gospodarką węglowodanową, to tu już wiemy, że taka osoba to będzie osoba, u której my powinniśmy ukierunkować w pierwszej kolejności działania, jeśli chodzi o zabiegi kosmetologiczne czy też pielęgnację domową, żeby to były takie zabiegi, które będą hamowały procesy, procesy glikacji. Oczywiście mając już taką wiedzę, możemy taką osobę Skierować do lekarza, możemy, um, możemy zachęcić do wykonania profilaktycznych badań, możemy też zachęcić do stosowania odpowiedniej diety, która będzie poprawiać nam tą wrażliwość na e, insulinę. Jeśli mamy na przykład w wywiadzie i w ankiecie nam wyjdzie na przykład zaburzenia w obrębie niedoborów wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, to już tutaj też mając taką informację nie zdecydujemy się na agresywne zabiegi mocno złuszczające, tylko raczej na zabiegi, które będą odbudowywać warstwę hydrolipidową skóry, tak żeby nie doprowadzać do nadmiernego przesuszenia i... Kolejna rzecz, mając na przykład osobę, która ma niedobory kwasów tłuszczowych, a jednocześnie w iomecie wyjdzie nam zaburzona obrona antyoksydacyjna, to my już takiej osobie w pierwszej kolejności nie zalecimy stosowania kwasów tłuszczowych, tylko najpierw popracujemy na obronie antyoksydacyjnej poprzez prawidłową dietę. Przez, być może przez prawidłową suplementację i także będziemy wspierać skórę stosując odpowiednie substancje, które będą mieć działanie e, antyoksydacyjne. To oczywiście są tylko niektóre przy, e, przykłady tego, jak tą, tą wiedzę z mikroodżywiania i samą analizę Jomet e, można w pracy wykorzystać. Przede wszystkim, e, w mojej perspektywie i w moim doświadczeniu, to jest polepszenie skuteczności i bezpieczeństwa e, terapii. To jest też lepsze adresowanie naszych zabiegów do potrzeb, e, do potrzeb klienta korzystając z zasobów iometu i mikroodżywiania my rozumiemy że jakby organizm trzeba przygotować odpowiednio do niektórych terapii i nie zawsze, nie zawsze w pierwszej kolejności możemy sięgać po, po, po zabiegi, które dotychczas żeśmy mieli w nawyku stosować. Czyli jakby iomet pozwala nam trochę ukierunkować pracę i wybrać najlepsze, najlepsze rozwiązania. Poza tym to, co bym chciała jeszcze powiedzieć, to to, że niektóre badania w obrębie mikroodżywiania, one są już dzisiaj refundowane w systemie ochrony Zdrowia, a także w niektórych ubezpieczeniach społecznych, co tylko pokazuje, że to jest tylko kwestia czasu, jak wiedza w zakresie mikroodżywiania. Będzie taką wiedzą, bym powiedziała, podstawową i będzie stanowić taki stały element zarówno edukacji, jak i profilaktyki zdrowia. I w tym kontekście dobrze jest być, dobrze jest, jakby nie czekać, jeżeli tą wiedzę dziś już możemy wcielić w pracę w gabinecie kosmetologicznym i żeby nie czekać na ogólny nurt, a raczej zacząć wyznaczać trendy. I w tym kontekście e, chciałabym Państwa wraz z Nuterzią Polska oraz Estgenem. Zaprosić na szkolenie z podstaw mikroodżywiania w kosmetologii, na szkolenie, które planujemy rozpocząć od kwietnia. I które skończy się w końcem 2023 roku. Będzie to siedem spotkań, na których będziemy, będziemy omawiać przede wszystkim no, bardziej szczegółowo te słabe ogniwa, o których przed chwilką powiedziałam. Będziemy też mówić o programie IOMET. Będą mogli Państwo na żywo zobaczyć, jak z tym programem się pracuje i tak namacalnie poczuć, jaką korzyść możecie Państwo wynieść z. Z tego skorzystania z, z tego programu. Ja zaznaczam, że program jest bezpłatny, także proszę się tutaj nie martwić, czy dodatkowe opłaty są z tym związane. Do tego będziemy też mówić o budowie funkcjach skóry i o, i o immunologii skóry. Oczywiście omówimy też wszelkiego rodzaju potrzeby skóry z punktu widzenia mikroodżywiania i wszystkich mikroskładników w odniesieniu do najczęstszych schorzeń, które trafiają się w gabinetach kosmetologicznych. Pomówimy też o podstawowej diagnostyce laboratoryjnej i interpretacji wyników. A na koniec pomówimy też o tym, jak powinna wyglądać prawidłowa konsultacja, konsultacja uwzględniająca mikroodżywianie w świadomej kosmetyce. Metologii. I tym optymistycznym akcentem zachęcam Państwa serdecznie do zapisów na szkolenie. Tutaj w pasku na dole będą mieć Państwo adres, możecie Państwo wysyłać zgłoszenia chęci uczestnictwa na adres hellomaupacure.com.pl i w stosownym czasie dostaniecie Państwo formularz do wypełnienia zgłoszeniowy. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie.